Księga Daniela, 6 rozdział, 4 werset. Tenże Daniel wyróżniał się wśród satrapów i ministrów, gdyż był w nim nadzwyczajny duch i król zamierzał ustanowić go nad całym królestwem. Księga Daniela, 6 rozdział, 4 werset. Nieprzerwana modlitwa. Babilońskie imperium złotej głowy dobiegło końca w ciągu jednej nocy. Obecny przy jego powstaniu Daniel był również świadkiem jego upadku 70 lat później. Prorok, starzec w wieku 90 prawie lat, wznosi się ponad wydarzenia i jednostki. Nie jest pod większym wrażeniem ludzkiego splendoru niż jego upadku. Chociaż jest obcy, zarówno w sensie moralnym, jak i faktycznym, z równą starannością służył próżnemu Nabuchodonozorowi, światowemu Belsazarowi, a teraz słabemu Dariuszowi. Możemy to porównać z pierwszym listem Piotra z rozdziałem 2, wersetem 18. Ta wierność przyniosła mu zaufanie władcy i zazdrość współpracowników. Ci ostatni spiskują przeciwko niemu, a król, oszukany przez ich obłudny plan, podpisał nieodwołalny dekret. Daniel, choć jest dobrym sługą, nie może się temu podporządkować. Rzeczywiście. I potrzebowaliśmy tego nikczemnego spisku, abyśmy się o tym dowiedzieli. Mąż Boży miał pobożny zwyczaj. 3 razy dziennie zwykł modlić się w swoim pokoju, by wzywać swego Boga. I warto tutaj wziąć sobie i porównać z pierwszą królewską, 8 rozdział, 48 werset i 50 werset oraz przeczytać Psalm 55, werset 17. Drodzy przyjaciele, możemy klękać tak często, aby się modlić, jak chcemy, bez żadnego niepokoju. Skorzystajmy z tego przywileju i znajdźmy w modlitwie, tak jak Daniel, ukryte źródło siły i mądrości.